Witam was bardzo serdecznie. Oto rozgrywka druidem Diablo 2 Resurrected. Na hardkorze poziom piekielny i lecimy na hrabinę, farmimy. Farmienie to może troszkę zbyt duże słowo, bo jak na prędkość, z jaką będzie to szło druidem. Ale to tam taki szczegół mały. A przywołujemy cały zastęp zwierzaków. I idziemy do wieży. Unikat jeden wpadł w poprzednim odcinku. Dla barbarzyńcy pod bronię rzucane. Także będzie super. Już mamy w czym wybierać. To zdobywając pierwszą postacią przedmioty. Także może jakoś często nie wpadają magiczne przedmioty, ale... No, od czasu do czasu coś tu się trafia. Dobra, nie ma przekleństwa, więc mogę brać tutaj kapliczkę, bo siora się pokona. O, proszę bardzo, kolcze buty. Kurczę, coś kojarzę, co to było, ale już nie powiem. Chtoniczne buty, szybkość poruszania się, zdrowie. No, takie na początek mogą być. Początkową postać. No, to zawsze na dobry start. Już na drugi akt, coś takiego. Czyli mamy kolejny unikat do kolekcji. No, miałem sobie zrobić porządek, ale zabrałem się od razu za następną nagrywkę. No i właśnie są te łuczniczki przeklęte. Co my tam mamy? Groźna paczka. Dobra, wchodzić tam do środka. Spalanie many z duchów, któryś mnie tu musiał tknąć przypadkiem. Dobra, Kasym jest teraz potężniejszy. 1789 punktów obrażeń, lepsze olśnienie. Że tam ciężary są duże. Kurde, te duchy tutaj to jest taki niedobry splot wydarzeń, no. No to strasznie wolno będzie szło przedzieranie się przez to dziadostwo. Ach, no właśnie. Mogę sobie przejść? To ja sobie idę. Mam zamiar tutaj się z tymi duszkami bawić, bo tu nie będzie zbyt wiele pożytku. Tutaj się bawmy. Już prędzej. Kasimowi tam proszę pomóc, żeby znowu nie zdechł chłopina. Z duchami to idzie naprawdę bardzo wolno. Może i mamy duszki z zimnem, ale one też jakichś wielkich obrażeń nie robią. U miksturek coś powoli zaczyna brakować. No ale jak ma być inaczej? Zaolać to. Już tutaj nie chodzę po ekspy. Pałasz. A zobaczmy, ile soketów. Dwa. No to nie. No chociaż to bardziej już z ciekawości, bo ducha lepszego nie będę robił, bo nie mam po co. Skoro mam 34%. Właśnie ten 1% może robić różnicę, ale nie musi. Raczej te progi, jeżeli bym nawet miał jeszcze do monarchy perfekcyjnie, no to i tak mamy tam 69-70% maksymalnie. A i tak kolejny próg to jest 75%. O, i zaklęte zimno, się trafiło przekleństwo, czyli to moja ulubiona konfiguracja. Tu jeszcze jest jakiś bosior.
Dobra, idźcie tutaj. Po mikstury się muszę wrócić. Klątwę trzeba znieść. Ciężkie karwasze. Dlaczego nie zielone? Już bym miał rękawice do czarodziejki. Najlepsze, jakie można mieć. Strangoula. Klęte zimno znowu. Bardzo częsta konfiguracja. Nie dadzą mi tu przejść. Dobra, niedźwiadek niech tam robi porządek. Konkretny. Bo się tutaj nie mogę przedrzeć. Kantorskie trofeum. To jest też zestaw Trangoula, jakby było zielone. Dobra, ja idę dalej. No cześć, cześć, siema, siema. Ja tu tylko zwiedzam. Proszę mi nie przeszkadzać. No. Co, teraz jakieś potwory trafię? Wygląda na to, że nie. Czyli może tak być cały czas. No dobra. 7 minut odcinka, no dobra, no to... Kilka rund się zrobi na nią. No dłużej się schodzi niż na koszmarze. No dobra. Pierwsza rundka była bardzo obiecująca. No, klucz wpadł, czego w ogóle nawet tutaj nie przewidywałem, że może się zdarzyć. Także no zobaczymy. No, runa Sol, która była mi potrzebna. Jeszcze runa Lem. Może jakiś Ist wpadnie, no bo jest to możliwe. Ist albo Mal. Bardzo miło byłoby. No, szanse nie są jakieś okropnie wielkie. Ojej. Dobrze, że w razie czego mogę na Rim postawić swoich sprzymierzeńców. Jakbym był w jakiejś serio cięższej sytuacji. No co mnie tam, no. Blokujecie przejście. Runa Ort, o słabo. No niestety, no nie można mieć wszystkiego. To lecimy od nowa. Dużo many nawet nie zabiera to przywołanie. Nekromanty to naprawdę schodzi dużo. A nie identyfikowałem, dobra. Po prostu sprzedam. To idziemy dalej. Czarne moczary. Jeszcze z czymś się tam chcą uporać. Amulet gdzieś wypadł. Tutaj. Myślałem, że może jakiś unikatowy, kurde. Ale to jest najgorsze, właśnie jak masz jakieś na przykład oczekiwania. Wypadnie ci amulet unikatowy, najlepiej by to była Mara. A tu ci wypadnie drobiazg Mahima i radości nie ma. Radości z dropu nie ma, gdy wpada drobiazg Mahima. O,
kurde, ale tu się bossów zebrało. Cała masa. No nieźle mnie tutaj pożera życie, trutka. Właśnie to, że jak ona się już trafi, to robi spustoszenie. Co wam tu nie idzie? Niewrażliwość na ataki fizyczne, aha, no to już wszystko wiem. To nie będę się tam z tym hendożył, bo nie ma sensu. Nie no, ja idę... A, no i truta teraz minęła. Chciałem iść do miasta, już tą trutę uleczyć, bo... Strasznie mi tutaj... daje popalić. Dobra, i lecimy dalej. Okej, grupka czempionów, to się może zabawimy. Coś tutaj wypadnie fajnego, pewnie tylko trochę siana i to wszystko. Bojowy oszczep żółty. Tarczy to ja nie chcę, po co mi to? Jakby była Sigona, to bym podniósł. Bo jeszcze takowej nie mam. No, ona jeden do skilla daje, więc jest na początek całkiem fajnym rozwiązaniem. Dobra, walić już te minionki. Poziom jest dobry, więc no tutaj nie potrzebuję jakoś specjalnie na razie ekspić. Bojowe berło. Jakby miało tutaj 3 do młotów i tak dalej, jakieś tam koncentracje, to można byłoby robić w tym hoto. Przynajmniej tak mi się wydaje, że można byłoby. Ale nie no, gdyby można było, to by wielu graczy tak robiło. W dobrej bazie pod paladyna. Ale coś mi gdzieś mi było, że chyba tak robili. Już mogę się mylić i w ogóle gadać głupoty z tym akurat. Bo to wszystko idzie pod korbacze, takie rzeczy. Czyli ta klasa buław. Ale to jest też taka dość rzecz rozbudowana, jeśli chodzi o tą klasę buław, bo nie wszystko się do tego jakoś zalicza. Można się naciąć właśnie. Robiłem chyba jakieś początkowe słowo tam. Ręka... jak to się nazywało? Kurczę. Ręka błogosławionego światła to jest unikat akurat. W każdym razie tam baral, ral, tal, ort, te runy były potrzebne. Ral, tal, ort, tal, chyba to szło. No i tak trochę kiepawo, bo zrobiłem właśnie w takim berle wojowym i... No, nie było słówka runicznego. Nic z tego nie było. Templariańska zbroja. Co prawda uszkodzona, ale się sprzeda. Ej, słaby oszczep. Tutaj był jakiś z odnawianiem zasobów, to bym zwrócił uwagę, żeby zostawić dla Amazonki, no bo... No i co z tego, że uszkodzona była zbroja, 35 tysięcy, ale zostawiłbym dla Amazonki coś takiego, bo odnawianie zasobów to jednak dość przydatna rzecz, no tak to by trzeba się znowu co chwilę wracać. O Jezu, znowu duszki. Dobra, hrabinę mi proszę naparzać. Do hrabiny ustawić te duszki. No Kasim, weź sobie, nie marnuj czasu na to. Weź tą hrabinę tam rozmontujcie, bo
Kasim sobie będzie duchy naparzał. Jak walenie głową w mur. Nie ma sensu. Ort, Thul, Suwajach nawet, jakiś żółty. Maczeta. Dobra, bo zaraz się tam wysypie. Chłopina. Co my tu mamy? Całkiem niezłe obrażenia. Może to zostawię. Też coś potencjalnie fajnego pod sztuki walki. Póki nie mam unikatów. Runy Thul, tu już się zaczynają mnożyć. Orty w sumie też. No tak 8 minut schodzi mniej więcej na jedną rundkę. Żebym tam niepotrzebnie wcześniej tych sługusów się nie przypamiętał. Dobra, dawać tutaj do Bosiora. No, misiek jak przywali z łapy to od razu. Czuć tę moc. Dobra, to wy sobie już dajcie z tym spokój. Fanatyk nadziany na patyk. Okej, okay, mikstury można wziąć, przynajmniej te leczące. O, już na dzień dobry tutaj przywitanie od klanów krwi. Buzdygan dobrej jakości, co tam ma ulepszone? 11% do obrażeń, ale to jednak nadal buzdygan. To jest drugopoziomowy przedmiot. Dobra, duchy znowu, czyli skipujemy to całkiem. O, przekleństwo. Ale dawno nie było w sumie, także nie narzekam. No dobra, dawaj Kasim, dołączaj tutaj do imprezy, bo trzeba tu zrobić porządek. Widzę, że część tam się zafiksowała w innym miejscu trochę. No fajnie. Zamiast tej Bosiora tłuc, to oczywiście wtedy łóżki wejdą, no bo po co się z bossem tłuc? Te ptaszyska, kurde, niepotrzebnie się tu kręcą. Wyjątkowa siła, niewrażliwość na fizyki, dlatego idzie tak bardzo wolno to walić to. Nie ma sensu się z tym tłuc. Już na klątwie chodzić to też taki średni pomysł. Ślad Inferno. Jakichś posiorów jestem w stanie tam pokonać, nie ma niewrażliwości na fizyki, no to okej, to sobie będę robił, ale tak to. Znowu ciężkie karwasze, tylko że białe. Jakie to ma wymagania? 58 siły? Dobra, zostawię sobie do Charsi. Duszka mi brakuje. Czempioni. Okej, to przy tym się zatrzymam.
Najgorszy jest moment, jak się przemieniam i z powrotem w ludzką postać. Nie jest tak daleko wcale tego poziomu trzeciego. Mój błąd był w tym, że ja tak daleko szedłem. Skupiłem się na łażeniu dalej, a nie zwróciłem uwagi na kierunek. Tego też za pierwszym razem to tak wolno poszło. Naga. Szkoda, że nie berserkerski topór. No ale może być sobie tutaj na ziemi, bo nigdzie indziej nie będzie. No proszę się tutaj przedzierać. Gdzie jest ekipa? Jak oni są razem tutaj w grupie, do wszystkiego się przystają, to nawet ładnie im idzie. Okej, tu jest Bosior. Proszę go tutaj otoczyć. No nawet nie zdążył się teleportować, albo może nie chciał, już wolał po prostu zginąć. Widłochwyt. Złe to nie jest. Ale i tak chyba lepszy ten Back the Corbin. Myślę, że jeszcze jedno olśnienie i tak by się zrobiło kiedyś. Zobaczymy tylko, jaką bazę by się trafiło. Czy byłby to zagadkowy topór? No to byłoby najlepiej. O, jest tutaj Bosior. Seria pocisków, wyjątkowa siła. Dobra, idźcie tam na... O, wilk się popsuł. Mojego pimpka tutaj nie ruszać. No i znowu mamy zaklęte zimno i przekleństwo. Także co, wracamy się. Weźmiemy już te przedmioty tutaj. Co tam znowu? No szału nie robią te wszystkie ostrza, no oprócz tego jednego. A karwasze zostawię, to będzie do Charsi znowu, kolejna rzecz. Takie rękawice mam, buty. Więc może te demoniczne jedne już wyrzucę. Same rękawice sobie porobię, jedne buty. Nie sobie u niej nasycę. To najlepsze wyjście, bo tu zawsze... Bo zwykle właśnie najlepsze to nie są unikatowe buty czy rękawice. Są przypadki, gdzie są akurat lepszym wyjściem. No ale w żółtych możemy mieć właśnie odporności, może być szybkość ataku, szanse na magiczne przedmioty, czy same fajne rzeczy. No wyjątkiem są oczywiście kasterzy, oni mają, jeżeli pod ogień, no to pięści maga, albo właśnie karwasze ciężkie ze stawu Trangoula. A tak, no to inne postacie, no to typowo szybkość ataku, odporności, szanse na magiczne przedmioty. Chyba, że jest to Amazonka bądź zabójczyni, no to w rękawicach mogą być właśnie umiejętności Amazonki, jak łuki kusza, oszczep i włócznia. Zabójczyni nie może być pułapek akurat w takich rękawicach, ale mogą być sztuki walki i dyscypliny cienia. Dobra, dawać ją tutaj od razu dojeżdżać w hrabinę. Ral. No to mało. Niestety, teraz runę Lem szukać trzeba. No i tak poza tym to... No nie, no raczej nie mam jakichś większych tutaj oczekiwań, no wiadomo, tak mówię. Istem nie pogardzę, ale ja wiem, że to jest na tyle rzadka runa. Tutaj, że ona niekoniecznie mi wpadnie.
No, ale cóż. Czarodziejkom no to się będzie tam farmiło ostro. 3 do siły, 7 do many. Bez szału. I kolejna rundka. Ostatnia już w tym odcinku. Więc jeszcze jeden się zrobi. A później no to już będę sobie tam poza kamerą latał. Ciekawe na którym poziomie tutaj skończę farmienie hrabiny. O, aura przekonania. O, fajne odporności się robią. Jeszcze bym miał zaklęte zimno. I tutaj przyatakował. Oby mogło być bardzo źle, bardzo źle. Czy by przypadkiem dętki wtedy nie było? Dobra, jeden bosior tylko po drodze był. Oczywiście jeszcze klątwa w prezencie. Tutaj pierwszy poziom jest tym najgorszym do przejścia. Za każdym razem paczkę czempionów. No to przy tym się warto zatrzymać. Spalona różdżka, grobowa różdżka. O, że obydwie słabe. Jeśli chodzi o wartość, no bo tam wiadomo, nie poszukuję jakichś super tej umiejek. Omijam ich, nie chcę z tym wszystkim walczyć. To się tylko ewentualnie na bossach zatrzymywał i to wszystko. No chyba, że będzie miał niewrażliwość na fizyki. Może to nie jest rozwiązanie takie uciążliwe jak przy przekleństwie. No chociaż tego z przekleństwem jeszcze można jakoś porobić. No chyba, że jest w ogóle combo przekleństwo i niewrażliwość na fizyki, a może jeszcze do tego jakieś zaklęte zimno. No też w ogóle nie byłoby o czym gadać. Ja tutaj idę w ogóle. Wiecie, nie będę się przejmował tymi potworami. Już tym bardziej takim duszkiem. Bo już w ogóle nie ma sensu się zatrzymywać. A co to mojego duszka nie było? No, wcześniej udało mu się bez szwanku przejść przez ogień. O, czwarty poziom. Gdyby takie były wszystkie poziomy, tutaj to byłoby wręcz idealnie. No i tak, w miarę szybko sobie staram się przebywać tą drogę. No to może jeszcze uda się jeden run w tym odcinku zrobić. Czasowo jest ok, no 29 minuta. No jeszcze jeden by się zrobiło. Tylko przywołam sobie w tym miejscu, żeby nie stali w drzwiach. Dobra, lecim dalej, lecim dalej. Znaczy nie, ty to iść niedźwiedź tam. Do hrabinki, proszę. Sol itch. No, runa sol to już była. Wcześniej mi potrzebna. Teraz to już tak niekoniecznie. Ber dysz. Bez tego dysz mogłoby być. Samo ber. Ale nie ma tak lekko.
Nie możesz? No to nie, to weź to. Już. No to jeszcze jedna rundka. Tam akurat koło 40 minut będzie. Dobrze, że tego ducha mam, przynajmniej mana się zgadza. Jestem w stanie to wszystko przywołać. No jest kolejna runa Sol, może się tam do czegoś jeszcze przyda, do kolejnego lśnienia. Ale przed kolejnym odcinkiem to ja tu muszę zrobić porządek. Już upycham to wszystko strasznie. I idziemy na kolejną wycieczkę do hrabiny. Jakże my ją lubimy. No tak, kurczę, tak spróbuję sobie coś tutaj z run potrzebnych do słów runicznych, takich najbliższych, o. Przekleństwo? Kto to ma? Akarańska, jak ona się nazywa? Akarańska, tak, nie arkańska, tylko akarańska Rodela. 27 do odporności do gniazda. No nie, mamy lepsze, 35. To sobie paladyn będzie robił sokety w tym. I może ducha by sobie zrobił w takiej tarczy. 35 do resów to jest naprawdę sporo. No, tutaj się już Bosio trafił, grupka czempionów jest. Szkoda to omijać. No, chociaż z tego to teraz wyłącznie złoto leci. Dobra, zdejmujemy sobie klątwę kapliczką. A przy okazji jeszcze odporność na ogień sobie zwiększam. Wygląda jak taka kulka do piłkarzyków, tych na sprężynki. Fajna to gierka była. Kurczę, ile to przy tym czasu spędziłem. A nawet nie macie pojęcia. W zeszytach, kurczę, zapisywałem, rysowałem tabele, mecze ligowe grałem. Serie A Ligi Włoskiej. Kilka sezonów sobie porozgrywałem w ten sposób. I każdy miał tą swoją pozycję na boisku, któryś strzelał. Tam napastnik czy pomocnik, to zapisywałem sobie to wszystko. Zaznaczałem, później liczyłem wszystkie bramki. Asyst chyba tam nie zapisywałem, ale bramki tak. Ale to już było, kurde, wiele, wiele lat temu. Niebezpiecznie tam jest. Nie wiem, czy chcę się tutaj jakoś specjalnie bawić, bo te duszki są obok. No i się skupią nie na tym, co trzeba i tak wyjdzie trochę słabo. Poza tym ja tutaj nie szukam expów, tylko szukam run. Duszkowi to podziękujemy. Teraz trochę szybciej idzie. No, jeszcze któraś tu chce atakować. Staliście tam sobie przy ścianie i czekacie. Cassie przede wszystkim i niedźwiedź robią obrażenia, a oni stoją i nic. Nic sobie z tego nie robią. Wicza włócznia 3 do umiejętności oszczepu i włóczni w ogóle, ale to jest ta podstawowa baza. Dobra, przywołujemy ich na drugą stronę, żeby mi tu nie stali znowu.
Kamienna skóra, zaklęte zimno, niewrażliwość na fizyki. Yes. Znowu. Znowu ta konfiguracja, która mi nie zapewni nic. Okej, okay, no z tym już prędzej mogę powalczyć. A, ciężkie rękawice żółte, może jakieś fajne właściwości wejdą. Krwawy duch. Zobaczę, może jakaś fajna baza to będzie. Partyzana, to jest ta druga poziomowa. Gizarma. Krwawy duch, niestety nic. Tutaj też słabo, tylko odporność na ogień, ale sprzeda się u Akary. Zbroja polowa żółta, też na sprzedaż. Dobra. No to będzie tak ze 38-39 minut odcinka. I poleci się jeszcze z następnym, a później no to już jak nie znajdę runy Lem, no to będę szukał poza nagraniem. No i co tam, hrabino, dla mnie masz? Runa Ko i Szael. Chyba z tych run Ko to mogę zrobić fal w ogóle. To jeszcze jakiś bosior, to może się go pozbędę. Runa Eth wpadła nawet. No ciekawie. Okej. Okay. Chociaż ten wielki miecz jeszcze. Z duchami to się nie będę tu bawił, także sobie dam na wstrzymanie. Ten talizman też. Chociaż, o Jezu, co ja zrobiłem? Nie to. To był talizman, który przecież nosiłem w ekwipunku. Ale tam odkupienie nie jest drogie. Czegoś takiego. No dobra. Zanim zacznę odcinek kolejny, to zrobię porządek w skrytce. No to wręcz trzeba. Także widzimy się przy okazji kolejnego odcinka z naparzania hrabiny. Oby odnaleźć to, co chce, czyli runelem, i możemy lecieć dalej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i na razie.